Siema, siema, witam na moim kanale, gramy w kolejny, gramy w The Technomancer, kolejny odcinek z tej gry. Już mi się troszeczkę myli, nagrywam 4 odcinki z rzędu, tak mi się dobrze gra, jestem teraz ciągle w tym samym miejscu, tutaj gdzie rozwikłaliśmy tą dziwną zagadkę. Przypomniałem sobie, że mamy zrobić przecież jeszcze bombę i chyba z nią trzeba po prostu porozmawiać w tym temacie. Nie z tobą, ja nie chciałem rozmawiać z tobą. Amelia, chodź tutaj, będziemy gadać. Mamy się całkiem dobrze. I'm gonna need some explosives to help the mutants escape through the underworks. You have any? No, but I can make you some real quick. Just takes a minute. No. I bombę nam przygotowała. Teraz musimy ją przekazać przywódcom mutantów. Dzisiaj, a mianowicie w tym odcinku, musimy iść w dwa różne miejsca. Musimy... Tak, olejemy to, bo to prawdopodobnie się zbugowało i ja już to zadanie wykonałem. Tam było trzeba od tych czarnych dali dostać informację o Alfonsie, a ja tam byłem. Ten Alfons miał tablet i ja go musiałem chyba zabrać mu wcześniej. Coś tak kojarzę, nie jestem pewny. W każdym razie nic tu nikt mi nie chce przekazać, także olewamy to. Musimy bombę oddać tutaj mutantom, czyli centralnie po drugiej stronie. I musimy iść na giełdę podpieprzyć ten artefakt jeszcze. Także ciekawie się zapowiada. Na początek jak wyjdziemy, to prawdopodobnie nas zaatakują, bo tu nas za każdym razem atakują, także nie będziemy się z nimi bić. Chcę pobiec do tych mutantów, czyli najlepiej by było tędy od razu. Dobra, to wybiegamy i w prawo. No, tak jak mówiłem, kolesie tutaj stoją. Bardzo chętnie by nas zlali, ale my sobie to odpuścimy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną, chodźcie, nie bijcie się tutaj z nimi. Dobra. Bo nie ma to większego znaczenia. Nie ma większego sensu. Teraz musimy pobiec do góry. Ja sobie zapiszę, ja nie chcę w ogóle z nikim walczyć, jeśli nie muszę. Z prostej przyczyny... Pewnie będę musiał. Prędzej czy później, ale z prostej przyczyny, że to po prostu mija się z celem. Tu niestety będziemy musieli walczyć. Tutaj już ginęliśmy parokrotnie. W kółko te same walki tak są, tak naprawdę są. W kółko ci sami kolesie. No tu nie ma innego dojścia, to musimy tędy przejść. A żeby przejść tędy, to musimy pokonać tych gości tutaj. No właśnie. Ostatnio parę razy mi to zajęło. Rozwalenie ich tu, bo to jest tak, że jak ja się chowam, to... No chodź, 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 chodź. Się odsunę za daleko, to się chowam. No właśnie. Dobra, to jeszcze jedno podejście. Odstawimy im bombę tu. No co, czemu nie wybuchło? No dziękuję. Tylko, że to jest bez sensu. Dobra. Próbujemy ich tutaj pokonać, nie uciekając za bardzo. Nasi bohaterowie są średni w walce, zwłaszcza nasz Scott Poszukiwacz. Najchętniej bym go wymienił, jak tylko będzie taka możliwość na naszego ulubieńca, czyli mutanta. Jak tylko nadarzy się okazja, bo z prostej przyczyny, że ten jest średni. No. Średni to za mało powiedziane. Buława z piłą. Rzućmy okiem, może to jest coś lepszego niż mamy. Nie, mamy buławę z piłą, ta jest taka sama, dobra. Dobra, pozbieraliśmy wszystkie rupiecie, poszło to w miarę sprawnie za pierwszym podejściem. Także nie jest źle, nie jest źle. To sobie zasejwuję, wchodzimy, oddamy tą bombę. Do mutantów, zobaczymy co tu się będzie działo. Czy nas będą bili? Nikt nas nie zaczepia za bardzo.
Take this. It goes boom, boom. Wait for my signal. I'll tell you when to make a break for it. Thank you. I shall hide them while we wait. You'll be able to escape. I found your traitor and I convinced the others to follow you. So, we are ready. I hope that we will see each other again, Master. Dobra, wykonaliśmy całe zadanie, zainicjowaliśmy ucieczkę, oni uciekali. Spotkaj się z... Scott, out with it. Oh, yes, yes, I was told that an elder assembly member wanted to talk to you at the curiosities about the people's discontent. Was it people's disco? Either way, you wanted your opinion. My hypothesis is Victor is in hot water, and you just need to make it boil. Dobra. Gdzie on z nami chce rozmawiać? Spotkaj się z członkiem zgromadzenia. No i wystarczające poparcie zdobyliśmy. Czyli już teraz uzyskam informację, no to się zbugowało i nie chce zniknąć, także olejemy to. Jeszcze tylko ten artefakt stąd trzeba podpieprzyć. Nie wiem, gdzie trzeba z tym członkiem zgromadzenia się spotkać, ale... O, tu! No dobra. Skoro to jest niedaleko, to safe i biegniemy tam. Jak się stąd wychodziło? Jesteśmy w tym samym miejscu. I tak to musimy pobiec, bo... Ja bym się chciał na tą giełdę dostać. Okej, a ten koleś będzie tu niedaleko. Mam nadzieję, że nie żyją dalej jeszcze ci, co tu ich pozabijaliśmy, bo... Po 10 razy tych samych gości zabijać w ciągu jednego odcinka to jest bez sensu, ale jak widzicie, sobie śpią. Aha, to musimy biec tu. No dobra. Śpią sobie. I chyba zabijanie nic nie daje, nie jestem pewny. Znaczy, oni się odradzają i tak, i tak. Tu jest jakiś koleś. Hey, you wanted to see me? Ah, yes. Sorry we had to meet here. The source must have been difficult to get to. But I'm pleased to finally make your acquaintance. Yeah, this isn't exactly homey. What can I do for you? I've been informed about Colonel Victor's less wholesome activities and your role in revealing them. With the assembly in uproar, my group is trying to pick a stance amidst the chaos. Mów o politycznych skutkach skandalu związanego z Wiktorem. Colonel Victor's scandals and his methods have shocked the members of the congregation and the common people. Continuing support of the Colonel is political suicide. The trust between the people and their leaders must be restored. For the good of abundance. You may be young, but you are wise. Victor is in a precarious position, and if his head is on a stake, his allies will join him. Better to jump ship before the crash. I, for one, have never approved of his methods, but the results have always been effective. The winds are changing, momentum is shifting, and we must show our objection to his brutality. Dobra, musimy chyba porozmawiać o wszystkim z nim. But who can say no to serum? Are you trying to bribe me? Czy ja muszę go przekupywać? Ja nie chciałem go przekupywać. Bez sensu to jakoś? Mogę, no. Just a gift to help us come to a mutual understanding. Why the nerve? You defaced the colonel for it. Then follow up with your own performance. To spieprzyliśmy. More despicable than the honest villain. My vote is not for sale. Our army's ranks are spread thin and filled with the colonel's lackeys. Ale udało mi się go przekonać, to co chodzi. Declare martial law, abundance wouldn't have the strength to repel him. And his unjustified arrests of our master technomancers forced them to flee, adding to our enemy's advantage in skilled forces. Many of our soldiers have deserted, some unwilling to participate in Victor's madness, others turned mad by his combat drugs. We must stop Victor before it's too late.
Oh my. I did not realize Victor had taken things so far. This is grave news. You're right. Może jeszcze potrzebował trochę curtail the bleeding, so we can informacji. Give our army a chance to rebuild. Mógłbym już skończyć z tym, dobra. Do you see the people? They're scared, angry. Victor's incessant intrusion has violated the privacy of their lives, their relationships. They no longer feel free. All this whistleblowing has shattered our sense of community. No one trusts each other, and vendettas and misunderstandings alike send innocents to be imprisoned, tortured, or killed. The ASC's whim. Colonel Victor won't stop until he pushes the people of Abundance to flee or fight to the brink of revolution. You're painting a very dark picture here. What you're saying could happen, I agree. Victor's playing with fire, and the flames grow with each passing day. We could lose everybody. Our workers, our scientists, our soldiers. They will be turned into our worst enemy. Przyznam się wam. I remember a time when Abundance was the crown jewel of Mars. The epitome of the best of doctors, technicians, scientists. But today, these bright minds are, oh, the horror. A travesty that Zachariah neglected to tell you about. The vilest scandal of all. My colleagues who don't run away are put away into re-education camps, giant brainwashing centers. This spiteful man you call Colonel is persecuting our best. Really? This is the first I've ever. If this is true, this is indeed a problem. Without our scientists, we'll soon lose our advantages over our rivals. Listen, man, I'm the poster girl of Abundance. This city, it's my home. So when I see what this piece of shit, human garbage, Colonel Motherfucker has done to it, it makes me pretty pissed off. We can't let this continue! I think I now understand why we didn't include a caption with the photo. You are quite persuasive. You have convinced me. I will go and try to do the same to my peers. Of course, even with unanimous focus and direction, it will take months to regain the trust of our people and rebuild the strength of our army. But most urgently, we must remove the man who started it all. An extraordinary meeting will take place in a few hours, and I have no doubt that it will end with good news. No mercy for traitors! Treacherous scum! Two-faced bastard! Cut out his tongue! Bumbling fool! Throw him in with the mutants! A, czyli... Czyli część zadania po prostu zniknęło. No, co tu się wydarzyło? Powiedzcie mi. Zniknęło nam, już nie musimy się udawać do kopuły. Czuć takie zaszczucie, że nie tyle zaszczucie, co... Musimy tak działać dosyć szybko i tych wszystkich ludzi jednoczymy wokół siebie, to jest fajne akurat. Dobra, chyba dobrze zrobiliśmy, nie wiem. Zapiszę sobie tak normalnie, w razie gdyby to się okazało, że jednak coś się spieprzyło, ale chyba wystarczy. Zgromadzenie przekonaliśmy. Idziemy po ten artefakt dla tego mutanta jeszcze, a co nam szkodzi. Oczywiście będą nas bić pewnie, bo to nie ma lekko. Nie chciałbym się tu wdawać w walki z nimi, no ale będę musiał. Może uda mi się to jakoś ominąć. Na prosto, tak? Dobrze mówię? No nie na prosto. No albo tędy. Jesteśmy tu, dobra. Zasejwuję tutaj i biegniemy na prosto na początek. Nie wiem, którą tą drogą do tej pełni będzie najwygodniej. Spróbujemy najpierw tą. No, tu są ci kolesie, dobra. Już dziesiątki razy z nim walczyliśmy. Chodź, gościu.
wkurzaj. Aj, szlak wlazłem w tą w tego granata. Podejdź bliżej. Dobra, dziękuję. Ajajaj. Bez sensu to wyszło. Jak zwykle. Jak zwykle gdyś to za szybko. Chciałem troszeczkę za szybko przedostać się. No, nie dużo brakowało. Będzie trzeba jeszcze raz do nich podejść. Nie wiem, czy dobrą drogę obrałem w ogóle, bo nie wiem, w którym miejscu tej pełni wyjdę. Nic. Spróbujmy jeszcze raz. Ładowałem się bez sensu. Jakiś? Jeszcze jeden. Tyle. Dziękujemy. Czuć, że przygoda powoli się kończy. Czuć, że już ten Wiktor jest osaczony z każdej strony, już wszyscy są przeciwko niemu. Także dużo nam nie brakuje. Pewnie, znając życie, będzie trzeba go zabić. No dobra, idziemy do pełni, zobaczymy, co z tym artefaktem. Udało się to pokonać. Wchodzimy na giełdę. Nie do pełni, tylko na giełdę. A w pełni to jesteśmy cały czas, tak naprawdę. Mam nadzieję, że gdzieś blisko jest ten artefakt. Nie chce mi się już biegać tam dookoła. Chcę go zgarnąć i spadać stąd. Nie no, jakby miał być blisko, jest po drugiej stronie. No dobra. Część tego mogę przebiec. Okej, okay, wiecie co? Spotkamy się, jak będę tam pod tymi drzwiami, bo to bez sensu w kółko pokazywać to samo. Będę tam, to się pojawię znowu. Okej, okay, doszedłem do tej kopuły. Kopuły, kaplicy. Powiem wam, że nie było prosto. Zajęło mi to ze 20 minut. Zużyłem wszystkie pułapki, jak widzicie. Biłem się ze wszystkimi, z kim można było. Okazało się, że to nie jest to wejście, gdzie tam poszedłem za pierwszym razem. Trzeba było oczywiście pójść kanałami w inne miejsce. No ale dotarłem tutaj. Ja nie mogę chyba przejść przez tę bramę. Tam musi być dwóch technomantów. Ja nie wziąłem drugiego. Andrew jakby był ze mną, to może byśmy ogarnęli. Nie wiem, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego przeciwnika, bo ja już naprawdę nie mam... Nie mam pułapek, także będzie ciężko kogokolwiek tu zabić. Nie wiem, zobaczymy. Czy tu coś jest, czy po prostu może mogę sobie to wyciągnąć i... I stąd w cholerę. Mogę sobie wyciągnąć. Chowaj broń. Nie wiem, o co chodzi z tymi drzwiami, bo ja przez nie przejść nie mogę, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Może się mi uda, nie chcę mi się wracać tą samą drogą. Wejdź do krypty. No
No i co? Gdzie ta mapa? No tak, tylko że ja nie mogę chyba tymi drzwiami przejść. Jakoś tak to było. Są wielkie drzwi, którymi teoretycznie chciałbym wyjść, ale się nie da, nie. No, tutaj o. Jak mam jednego technomantę tylko w drużynie, czyli nie ma Andrew, to chyba nie mogę tymi drzwiami po prostu przejść. Ale nauczyliśmy się czegoś nowego na sam koniec. Nie ma to już większego znaczenia w tym momencie. Ja i tak stąd zmykam. Cóż, będę wracał powolutku z powrotem do wyjścia i powiem wam tak. No, wczytaj się. Powiem wam tak. Ze względu na to, że... ja nie mogę tu w żaden sposób... iść na skróty, ani nic takiego. No tą bramą, ale tą bramą nie przejdę tym razem. Mam tego zasranego Scotta, którego nie wymieniłem do tej pory i on jest gówno wart. Walki są straszne, bo mnie biją na każdym kroku. Jedyne co mi pozostaje... Dobra, ja sobie tutaj... ja sobie tutaj przerwę znowu. Pojawię się jak już dojdę do łazika i wtedy pojedziemy do Doliny Mutantów. No i zostanie jeszcze zaginiona kopuła. Także... za chwilę się znowu pojawię. Okej, dotarłem do łazika. Trochę mi to czasu zajęło. Musiałem jeszcze raz to rozegrać, bo tam skończyły mi się pułapki. Jak wróciłem do poprzedniej sali, to nie dawałem rady przejść po prostu. Nieważne, w każdym razie udało się dotrzeć z powrotem. Wpadł mi level. I jak się okazuje, mogę drzewko rozbudować. To nie jest tak, że nie mam następnych punktów. I rozbudowałem... aha, prawie całe drzewko, bo zostało mi jeszcze tutaj. Dobra, to jeszcze jeden level będzie mi potrzebny. Żeby rozbudować całe drzewko. Dobra, wywalę... nie wyciągaj broni. Wywalę z ekipy tego Scotta, bo on jest gówno wart. Zabieramy sobie z sobą naszego kolegę. I teraz mam tak, albo styl strażnika, albo ten Andrew. Walczy buławą. Ona ma więcej życia, zostawimy ją sobie. Dobra. I po dotarciu tutaj... tak sobie patrzę na mapę. No to co? Przekażemy artefakty temu szlamowi najpierw, a później zostanie jeszcze chyba tylko kopuła. Chyba, że on ma jeszcze jakieś zadanie dla nas, nie wiem, zobaczymy. Przejdziemy się do tej Doliny Mutantów. Zobaczymy. Okej, jesteśmy tutaj. Przydałoby się troszeczkę... troszeczkę... pułapek narobić. Nie wiem, co mnie czeka tam na samym końcu. Znaczy, spotkanie z Wiktorem, to na pewno. To na pewno. O, tutaj coś ktoś chce od nas jeszcze. Widzicie? To jeszcze nie jest koniec zadań pobocznych. Ktoś coś tam od nas chce. Wróćmy, zapytajmy, o co chodzi. Mr. Manser, it's good to see you. I'm happy to see you all still here. None of us will ever forget what you did for us, but we could still use your help. With all the new refugees coming in, we are running out of food. The valley is still young and can't produce enough crops for all of her children. I heard about
A large shipment of food was being sent from the Ophir train station. A brother still nie chce już wracać do tego firmu. He will surely help us. He can reroute the convoy to go through the nearest canyon, but that still means we'd have to stop the train. And this is where I come in. The only way to stop the train without hurting someone is if we place a small bomb under the train and set it off at the target location. I can make the bomb here, but I need more. Mogę tego nie zauważyć. Once the bomb is finished, you take it to our brother in Ophir, recover the cargo, and bring that back to us. I see. I know that is asking a lot, but please. Some of us are beginning to starve. Any questions? About those bomb ingredients. Przynajmniej mamy materiały. Yes? You got them? Yes, it's all here. Take it. Thank you. I'll need some time to assemble it. Come back tomorrow. It'll be ready then. Wejdź w posiadanie bomby. Dobra, my to sobie wrócimy tam z powrotem. Oddamy questa. No nie? Oddamy questa z tymi mutantami. Czekaj, aż bomba będzie gotowa. Dobra, nie, nie będziemy jeszcze spać. Przejdziemy się do tego kolesia tam na końcu i oddamy mu tego questa. I wtedy może się prześpimy, zobaczymy. Bo tak w sumie to nie ma różnicy większej, możemy się przespać. Ten czas poleci szybciej. No i jeszcze raz będzie trzeba się do Ophiru udać. Zanim skończymy główny wątek, na to wychodzi. Ale spoko. Czy jesteśmy naprawdę bardzo blisko końca. I nie mów, że jeszcze jeden ma coś do powiedzenia. Andrew, z tobą to już gadałem. Kto chce ze mną rozmawiać? Ty? Hi, Nisha. Isaac. Everything all right? Co chcesz? Ty nic nie chcesz. A ty? Scott to nie jest. No, to musi być on. I want to thank you, Zach. I'm still trying to come to terms with some thoughts and feelings about what we found in the dome together. What we've found together. All of it. I never felt so close to anyone. No one's ever given me this much before. I guess what I'm saying is, and I don't want to say something that's gonna, you know, whatever, but it made me realize you mean more to me than a friendship. More than... Ah. You've become someone I want to be like. No. Someone I want to be with. Nie no. Bez jaj. I don't. You're a friend. A good friend. But that's... Guess I just saw things that weren't there. No, troszkę. Hoping. Sorry, Zach. Dobra. Sorry, kolego, ale nie będziemy z tobą tak rozmawiać. A ona? Hi, Nisha. Hi, Zach. Everything all right? You always been alone? Or never had anyone you cared about? O co chodzi? Why? You the jealous type, Zach. Afraid of some competition? Scared you won't measure up? There was one guy, Nick. I was only 10, but I was head over heels for him. He died in the rehab camp after we were all deported around the same time, though. Other than him, couple flings here and there, but nothing much more serious than that. You asking because you heard the rumors and no, tego wątku jeszcze nie było. One wearing a medal? No, I was just... I did what I had to do, Zach. To do my job. Never cared about those guys. That's the truth. You just did what you had ale to co mnie to obchodzi? Powiem jej komplement. No, reputacja się podniosła o 2 punkty. Yeah. I mean, I feel the same. Wouldn't want you to have had these crazy adventures beside anyone else. Hmm.
You know what I think's crazy? You're as tough as nails. Gone through everything you've faced in your life. We get to the rehab camp, and you're so concerned about those people that you were overwhelmed. Made me want to protect you. Treating me like a little girl who needs protection is not gonna help me, Zach. I don't need to be coddled. Weakness is weakness. Oh, minus dwa. How the hell did you go from being an artist in Ophir to a spy in Noctis? Less of a stretch than you think. After all, a good lie, like good art, has to be close to your reality, right? Truth? I was an orphan. Parents did die, and I was on the street and got sucked into a gang. We all got arrested pretty quick and ended up in a rehab camp. Swore I'd die there a couple of times because I wasn't going to let them brainwash me. And they didn't take too kindly to that. I took the beatings, but got to keep my mind. Then the day came. Noctis attacked. They freed a lot of us and brought me here, took care of us, gave us a chance to have lives again. So I felt like I owed them something in return and offered to go back to Ophir as a spy. Good thing, too. Otherwise, who would have torn you out of Victor's grip and brought you back here? Znowu plus dwa. You miss making music? I miss performing. I mean, I still sing for myself here and there, write new lyrics when I feel inspired. But the moments I shared with my audience, it was so intense when I felt everyone humming with me. How about you sing for me? Maybe another time. But I'd love to. There's something intimate in sharing your art, like sharing your soul. It's why I feel like music can unite people across corporations on opposite sides of wars or causes. It's simply beautiful. And in between the notes, our differences seem to disappear. The second all this ends, I'll get back to it. It's what I was born for, and I'm not one to deny destiny. No i co jeszcze? Chyba nie udało się z nią jakoś tam specjalnie dogadać. Ale czemu ona ma jeszcze wykrzyknik? I wanted to thank you for all your help, Zach. Not saying I needed it or you know. Może po prostu chciała się wygadać. Beside me and all. It's just you're a good guy, Zach. And it doesn't hurt that the good guys got a face like yours. Maybe no, lepiej z nią niż z tamtym. If you had time. To fakt. Meet up. Just the two of us. Przyjmiemy propozycję, czemu nie? Think that was a great idea. Next break we have. Good. Then I'll be seeing you in your room soon. Clothing's optional. Dobra, odejdziemy. Jeszcze coś chcę powiedzieć. Nie, już chyba nie. Zrzucę okiem na mapę. Jest jakieś zadanie jeszcze z... Tutaj są sklepy. No dobra. Hi, Nisha. Hi, Zach. Everything all right? Mam chyba wrócić później, tak? Jak czy gdzieś tam spotkam, to się zapytam. Dobra, spadamy stąd. Nie będę już więcej z nią rozmawiał. Oddam jej mu to artefakty. To what do I owe this privilege? I found the relics you wanted. Here you go. Remember what I said, though. Oh, Zachariah, you... Yes, of course. I am not a blind optimist. Just someone looking for sparks of knowledge and understanding. With such little expected, there is little chance for disappointment. And if the relics raise only more questions, then we will go in search of more answers. Dobra, udało nam się tutaj zdobyć doświadczenie. No i cóż, z nią już się gadać nie da, pomimo tego, że ma jeszcze wykrzyknik, to i tak już nie bardzo chce ze mną rozmawiać. Chyba, że mam ją do drużyny dołączyć. Nie wiem, dobra, oleję ją, bo nie w głowie mi takie rzeczy w tym momencie tutaj. Przebiegniemy się przespać, to będzie ostatnia akcja już w tym odcinku. Przebiegnę się przespać.
Zobaczymy, co ten koleś z tą bombą tam zrobi. Jak mi on zrobi, to pewnie będzie trzeba udać się do Ofiru. I to już zrobimy w następnym odcinku. Tam znowu będzie trzeba przebijać się przez tych kolesi. Zaczyna to być naprawdę cholernie męczące. Dobrze idę? Dobrze idę. Nie idę dobrze, wcale nie idę dobrze. Mam iść tędy. Męczące jest to ciągłe przebijanie się przez te same grupy gości tak naprawdę, bo ci sami kolesie non stop muszę bić te same mopki. Gdzieś tu w las. Dobra, 18 godzin mamy spania. Kładź się spać. 10-20 godzin. No to tak mniej więcej wystarczy. Dobra, mamy bombę. Odzyskaj bombę, czyli musimy do niego podejść z powrotem. Okej. Podejdziemy do niego z powrotem, weźmiemy tą bombę. Zobaczymy, co w tym temacie nam powie za chwilę. Tędy. That bomb ready? Yes. Take it and give it to our brother in Ophir. He'll place it on the train, and after things go bang, bang, pick up the food under the shadow path. Don't worry. I've got it all down in my head. Any questions? You mentioned a brother in Ophir. Where can I find him? He's a docker, but after several years, you could say he's versed in trains like an engineer. You'll find him at the wharves every day. Unfortunately, there's little rest for those who don't run away. Dobra, tyle chciałem wiedzieć. Pojawiło się następne zadanie. Zadanie jest w Ofirze. No i cóż, w następnym odcinku się tam przejdę. Podłożymy tą bombę, zobaczymy, co się wydarzy, no i będzie trzeba udać się do tej zaginionej kopuły. Okej, mam nadzieję, że się podobało. Na chwilę obecną to tyle. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!